day. Wake up, today's gonna be a good 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 day. Wake up. Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na wodzie mojego stowarzyszenia. Dojechaliśmy na miejsce nie tylko samochodem, ale również tym oto cackiem. Moim zestawem, który kupiłem do kosza o nazwie Browning Xitan. Pasuje idealnie w otwory mojego kosza. Rączka. Może nie każdy wie, więc zaprezentuję. Generalnie cały układ jest do 36, mój kosz jest 25, więc zredukowałem. Tutaj powinna być taka wyższa ta tulejka, ale to wszystko oczywiście w międzyczasie sobie dorobię. Wszystko na szybko, po prostu redukcję dorwałem z jakichś innych podpórek i tak dalej. Wsadziłem, pasuje. No i jestem. Jestem i jestem sam na wodzie z tego co widzę. Zobaczymy, nie chciałem zbyt daleko jechać, nie wiem ile czasu będę miał, widzę jakieś oczkowanie. Pewnie wy też widzicie gdzieś tutaj. Ostatnio sporo zaczepów. Dzisiaj co prawda to samo stanowisko, ale postaram się troszeczkę gdzieś wybrnąć z tego i troszeczkę bliżej po prostu zacznę łowić niż ostatnio. Także ja rozkładam sprzęt, no i lecimy z tematem. Dobra, lecimy. Klasyk zanęcony trzema koszami. Krócej niż ostatnio, zakładam martwego białego, mrożony w zasadzie. Zobaczymy co się będzie działo, odczekałem jakieś 15 minut, za chwilę naszykuję sobie metodę, no i powoli będziemy próbować. Dwa białe na haku, kilka w koszyku, zanęta typowo leszczowa. No i leci pierwszy rzut. Czekamy na ryby. Chwilę sobie zaczekam po tym rzucie, bo wiadomo, czasami różnie bywa po tym zanęceniu, po zrobieniu jakiejś tam chmury z tej zanęty. Może być akurat tak, że ta ryba gdzieś odpłynie, będzie niedaleko tego zestawu i zaatakuje, no. Także mamy tutaj około 1,50 m, myślę, głębokości, więc nie jest głęboko, nie jest daleko, więc powinienem pewnie też zachować ciszę. Dobra, lecimy z metodą. Zapomniałem niestety foremki, ale mam nadzieję, że jakoś uda się to wszystko ogarnąć. Najwyżej będę po prostu ubijał wszystko ręką. To od czego zazwyczaj zaczynam i co już znacie, no to przesunięcie zestawu. Parę pyknięć, nic się nie działo. Postanowiłem po prostu ściągnąć zestaw, ale zawsze staram się przesunąć fabiałę, jak widać. No i wjechała pierwsza ryba. Robaczki mogą zostać, nabiję sobie koszyczek i lecimy. Metoda przerzucona. Podałem sobie jeden podajnik w łowisko. Nie chcę przesadzać, zobaczymy jak będzie. Dzisiaj naprawdę lajtowo. Troszkę pinki. Mam nadzieję, że widać. Trochę białego. Biały na haku. Podbierek jeszcze nie doczekał się tego, żeby trzeba było go używać. Ja po cichu myślę, że i mam nadzieję, że tak się stanie, że dzisiaj akurat będzie potrzebny. A tak naprawdę, co jeszcze chciałem wam powiedzieć, jak tutaj jechałem, było 10 stopni. Teraz czuję po prostu troszeczkę wiatru
za plecami. Czuć po prostu po karku. No i zaszło słońce. Świeciło piękne słoneczko. Pomyślałem, że uda się to jakoś wykorzystać. To, co ostatnio Wam pokazywałem. Leszczowa zanęta. Pelet, Osmo. No i Metod Mix. Nic niezwykłego, a skuteczne tak naprawdę. No i moje podstawowe przynęty. Dzisiaj troszeczkę wzbogaciłem, wyciągnąłem z torby. Po prostu w celach takich, żeby popróbować. Jak jest po południu, bo dzisiaj nie o poranku, tylko po południu. Więc to też dla mnie takie inne doświadczenia. Zazwyczaj jestem tutaj z rana. Ciężko po prostu wyskoczyć po południu. No i wiecie, inna pora, inne wnioski. A to samo miejsce, więc zobaczymy jak będzie. Zazwyczaj po południu strasznie słabo jest tutaj. Żeby nie było tak, że ta płotka, którą widzieliście przed chwilą, to była ostatnia ryba dzisiaj. Tego niestety nie będzie widać, ale tam gdzie mam zarzucony swój zestaw na klasyka, no jakieś tam oczkowanie i tak dalej, ta ryba widać, że tam się kręci, ale coś jej nie do końca pasuje i widać, że ta zaneta też tam pracuje. Nie było tego dużo, bo trzy koszyczki to bardzo małe, te, które ostatnio widzieliście na ostatnim odcinku, 15-gramowe, ale drugi rzut i tak naprawdę na tą chwilę bez żadnego kontaktu. Zobaczymy. Minęło 10 minut, także czekamy. Na metodzie do tej pory też nic. Jednak coś tam atakowało mój zestaw, bo została jedna pineczka, więc delikatnie jakieś małe rybki próbowały się dobrać. Zakładamy ponownie dwa białe. Zanęta oczywiście. I po raz kolejny. Po raz kolejny lecimy z takim. To, o czym zawsze staram się Wam powiedzieć, to tak, jeśli chodzi o metodę 30 gramów podajnik, wiem, że powinien być około 50-60 do tego kija OCW 120, żeby po prostu lepiej go naładować, ale nie mam potrzeby rzucania daleko. A po drugie 30, nieduża przede wszystkim, podajnik ARK, z tego względu, że jest tutaj bardzo muliste dno i czasami po prostu stosuję coś takiego, że nawet gdy rzucę, być może ktoś może uważać, że to jest niepoprawne, to staram się delikatnie jednak przesunąć ten zestaw, żeby mieć tą pewność, że jeśli nawet wpadnie w ten muł, to delikatnie go po prostu podciągnę i ta ryba gdzieś tam znajdzie mój podajnik prędzej czy później. Zazwyczaj to wszystko się sprawdza, jak możecie zobaczyć na poprzednich odcinkach. Bez ściemy, a dzisiaj czekamy na pierwszą rybę, na metodę. Być może w ogóle jej dzisiaj nie będzie. Klasyk też milczy. Nie wiem, ale może po prostu przyjdzie coś większego i jakoś nas zaskoczy. Wyczekałem troszeczkę, coś tam siadło. Myślałem, że troszeczkę większa ta rybka będzie, ale jest, cokolwiek. Akurat wstałem ze stanowiska, ale bacznie obserwuję po prostu to, co dzieje się na drugim kiju, żeby nie było, że po prostu mi go sprzątnie, bo jest aktualnie w tym miejscu i mógłbym go przypadkowo stracić. W przypadku brania oczywiście jakiejś większej ryby. No niestety jest w ten sposób, bo inaczej prawie moje szczytówki by się stykały. Będę musiał przewiercić otwór w uchwycie pod dolniki. No i tyle w zasadzie. Dobra, lecimy z tematem. Spróbujemy tego klasyka troszeczkę w inny sposób. Mam troszkę kukurydzy. Proce. No i będziemy sobie to wszystko podawać mniej więcej w to miejsce. Zobaczymy. Oczywiście nie tak dużo. Kilka ziarenek.
na początek. Może przyjdzie coś większego, może nie przyjdzie. Po prostu dzisiaj metodą prób i błędów spróbujemy tą rybę do siebie ściągnąć. O, mam wskazanie. Wiem, że można połowić karasi, ale jakoś na razie nie widać tych rybek tutaj. O, mam wskazanie po raz kolejny. Troszeczkę dalej strzelimy. Teraz jest w porządku. No i czy się udało, to nie wiem. Nie no, siedzi coś. Siedzi coś, ale tak jak mówiłem, zdecydowana reakcja z mojej strony. Można by było rzec, że czekałem na to troszeczkę mocniejsze uderzenie. No i to już staje się przyjemne. To już jest naprawdę przyjemne łowienie. No i kolejna. Zestaw jeszcze chwilę w wodzie, za chwilę będę się zbierał i mam zamiar pokazać wam, jak działa, jak akurat w tym modelu, w tym koszu zamontować ten układ z Browninga. Rączka, uchwyt już zamontowany. Teraz pokażę wam, jakie to jest banalne, oryginalne. Mój kosz ma po prostu tutaj otwory dedykowane do kółek. W ten sposób się. Mój kosz ma po prostu akulokowane otwory. Można kupić zestaw układ jezdny z Rive. Tak to się wtedy prezentuje. Ale ten doskonale, jak widać, pasuje. Wszystko idealnie. Zdejmuję, wyciągam. Oczywiście muszę sobie podnieść nóżki. No i w zasadzie już w tym momencie jestem gotowy i mógłbym już jechać. Kukurydza zaskoczyła, są wskazania, ale nie mogę wciąć. Prawdopodobnie po prostu za mały haczyk. Dobra, jeszcze raz. Jest coś. Tym razem, jak to mówią, do 3 razy sztuka. Najmniejsze ziarnko, jakie udało mi się znaleźć w puszce. I od razu po rzucie nastąpiło branie. Strasznie się zdziwiłem, ale chyba to jest właśnie ten sposób na tą rybę w tym momencie. Oj, piękna wzdręga. Wiem, że są większe, ale oj, widzę. Po ataku drapieżnika też wam to zaprezentuję, możecie zobaczyć. No, nie ma ogona. Kurczę, no powiem wam, narobiłem sobie apetytu teraz. Znaczy, nie żeby ją zjeść, no ale apetytu na to, żeby połowić. Tymczasem słońce już zachodzi powolutku i trzeba byłoby się po prostu zbierać. Chyba się nie udało. No tym razem się nie udało, ale jak widzicie, zaskoczyło z tą kukurydzą. Kukurydza na haku, więc powtórzę czynność. Jeszcze chwilkę, dajcie jeszcze chwilkę. No i to będzie prawdopodobnie ostatnia ryba dzisiejszego wyjazdu. Bez ściemy. Tak jak mówię, no udało mi się na koniec. Czyli gdzieś to strzelanie tą kukurydzą przyniosło efekty, że ta ryba się tam zjawiła i teraz reaguje dosłownie tylko na kukurydzę.
ta pinka nie przynosiła jakiegoś tam efektu. Dzisiejsze wędkowanie uważam za zakończone, także trzymajcie się, do zobaczenia, zostawcie suba, łapkę w górę, będę Wam bardzo wdzięczny. Do następnego razu, cześć!